jestem na Alei Bielskiej w Tychach. Tutaj na Alei Bielskiej troszkę remontów i przez te remonty chciałbym się tutaj z Wami dzisiaj przejechać. Na początek skrzyżowanie z ulicą Budowlanych. Tutaj z kierunku jadą do strony Katowic. Zresztą z kierunku przeciwnego również te prace, które tutaj są prowadzone przy drodze, można powiedzieć, przynajmniej w tym momencie, dla ruchu pojazdów są, no nie mają żadnego wpływu tak naprawdę na przepustowość tutejszego skrzyżowania. Nie ma tutaj żadnych zwężek ani nic takiego, poza tym, że w ciągu ulic budowlanych edukacji musimy się spodziewać tych tyczek przy drodze, ale tak jak mówię, no nie ma to żadnego wpływu na to, w jaki sposób, jaką mamy przepustowość tegoż skrzyżowania. Ograniczenie prędkości, mamy znak ostrzegawczy, że dwustronnie będzie nam występowało zwężenie drogi. Być może coś takiego tutaj było w tej chwili, czy to skręt w ulicę Cienistą, czy to skręt w lewo w ulicę Niepodległości. Tak naprawdę w żaden sposób tego, co tutaj się na skrzyżowaniu dzieje, trudności żadnych nie odczuwamy. O, tak bym to powiedział. Tutaj generalnie wymieniano nawierzchnię na tym skrzyżowaniu. Będą zapewne także przejazdy rowerowe, bo jak widzę tutaj również wzdłuż Bielskiej wymiana nawierzchni na drodze dla rowerów. I gdzie ta piesza się wybrała na czerwonym świetle? I za chwileczkę znowu mamy znak, że dwustronnie Bielska się nam zwęża obustronnie. O, a tutaj na skrzyżowaniu, moi drodzy, z Czarnieckiego powstała sygnalizacja świetlna. To widzicie, nawet tego nie wiedziałem, że tutaj taka zmiana organizacji ruchu nastąpiła. Bo ostatnim razem, kiedy byłem w Tychach, to tutaj normalnie to skrzyżowanie przejeżdżaliśmy bez sygnalizacji świetlnej. Również nawierzchnia na samym skrzyżowaniu, czyli podobnie to, co na skrzyżowaniu wcześniej, czyli skrzyżowanie z Cienistą i Niepodległości. No na pewno tutaj będzie bezpieczniej, bo to skrzyżowanie duże, rozbudowane. Tutaj przejazd przede wszystkim ciągiem ulicy Czarnieckiego, myślę, że dla wielu mógł stanowić spory problem, tak więc myślę, że tutaj sygnalizacja świetna na pewno będzie dobrym rozwiązaniem. Czy to wszystkie remonty na Alei Bielskiej?
za chwileczkę sobie zobaczymy, jak przejedziemy przez rondo, wynikałoby, że jeszcze nie, aczkolwiek to oznakowanie po prawej stronie może nam tyczyć drogi po skręcie. A jesteśmy przy rondzie koło Wordu, więc skrzyżowanie Bielskiej ze Żwakowską. I oczywiście Jana Pawła II. No nie, tutaj już zmian żadnych nie mamy. Tutaj za to mamy te bezsensowne separatory ruchu, które sprawiają wrażenie, że mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi jezdniami przy dojeździe do przejścia dla pieszych, a to jest tak naprawdę cały czas jedna jezdnia. Tak więc są to separatory ruchu, które zmniejszają bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych. Tak więc mam nadzieję, że organizatorzy ruchu będą się z takich separatorów w rejonie przejść dla pieszych wycofywać, bo to tylko imituje, sprawia złudne wrażenie dla wielu kierowców, że tutaj jest bezpiecznie, że ma do czynienia z dwoma jezdniami. Jeśli już chcecie to bezpieczeństwo zwiększać, popatrzcie, jak zrobiono to w Gliwicach, gdzie faktycznie przed przejściem na pieszych w ciągu ulicy Dworcowej podzielono jedną jezdnię na dwie. Każdy pas jest oddzielną jezdnią i to jest bezpieczne, a nie takie coś jak tutaj. Cóż, pojedźmy może jeszcze tą Bielską dalej. Tak więc tyle tak naprawdę remontów, jeżeli chodzi o ulicę Bielską. Jak widzieliście, ciągle trwają prace przy skrzyżowaniach z budowlanych edukacji oraz cienistą niepodległości. Natomiast na skrzyżowaniu z Czarnieckiego powstała sygnalizacja świetlna.